Cześć, 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 witam was wszystkich na moim programie, na moim kanale. Jak już wiecie, jak są zakupy, to znaczy, że byłam na zakupach, poszłam do sklepu zobaczyć, co jest. I oczywiście przyniosłam coś do domu ze sklepu. Dzisiaj byłam w Morrisonie. Wydałam 45 funtów, coś takiego. Napiszę wam pod filmikiem 42 funty. Więc to są moje małe zakupy. Takie top-up zakupy, słuchajcie, żeby po prostu niczego, no tak, żeby coś było. Nie do końca coś, ale zawsze coś jest. O! I pokażę wam, co kupiłam. Kupiłam takie ciasto, wiecie, takiego zwykłego biszkopta. On jest troszeczkę taki cytrynowy, taki ma aromat, wiecie, taki biszkopcik cytrynowy, on taki jest taki no taki słodki, ale to jest, wiecie, to jest bardziej na ilość, a nie na jakość. On kosztuje 2 funty, teraz jest na promocji, ale wiecie, to ciasto, żeby się najeść takim ciastem, to trzeba by było chyba z pół takiego ciasta zjeść, żeby po prostu jakoś tak, wiecie, to poczuć, bo to jest wszystko takie, wiecie, takie bardzo mięciutkie ciasto, takie rozpływa się w ustach po prostu. To na takiej zasadzie, to chyba, to wiecie, to trzeba było chyba z tego pół ciasta tego zjeść, żeby się tak jakby nasycić, żebyś podjeść, żebyś poczuć, że coś się zjadło. Tutaj kupiłam dwie mozzarelki do pomidorków, słuchajcie, do tych moich pomidorków i oczywiście cebulkę. Cebulkę mam tam, jeszcze mam, to jeszcze nie dokupywałam. Tutaj kupiłam ziemniaczki kupiłam takie, powiem wam, że one są już umyte. O, proszę, takie ziemniaczki. Ładne, wiecie, może ten, może zrobię jakieś placki ziemniaczane albo coś tak, coś innego po prostu, albo jakoś taką ziemniaczaną zapiekankę, zobaczę. Coś innego bym chciała zrobić, nie tylko te ziemniaczki i żeby nie było to samo. Tutaj dokupiłam troszeczkę tego chlebka tostowego do sera i tostów, żeby mieć po prostu, ja tak chleba nie jem tak na kanapie, tylko jak już, to tylko tost, bo te chlebki to nie są takie jakieś ekstra, więc ja po prostu, wiecie, kupuję je, żeby były, żeby miała po prostu do tego sera żółtego, czy do kawałeczka wędlinki i już mam ten tościk z wędlinką, z serem i jest taka inna kanapka, nienudna. Tutaj kupiłam po prostu taką kremówkę, podwójna taka kremóweczka. Kupiłam ją, słuchajcie, wiecie dlaczego? Bo zrobię po prostu kremówkę i tutaj kupiłam malinki, słuchajcie, znowu, więc po prostu zrobię sobie krem i te malinki fajne i tak sobie zjem. Tutaj dokupiłam zielone te banany farmowe, no te z farmy, bo to nie są takie naturalne, ale już lepsze takie niż żadne. Tutaj mam to mleczko swoje, wiecie, to moje ulubione mleko, przypominające najbardziej mleko. Tutaj mam takie masło z oliwek, czy faktycznie tak jest, naturalne pisze, więc powinno tak być. No takie jest normalne, wiecie, ja dużo nie, ja czasem po prostu też i smażę jajka na tym, czy ten, po prostu dodaję troszeczkę tłuszczu z tego masła, no, a powiem wam, że tak to jest teraz ze wszystkim. Tutaj kupiłam nowy zapach, taki spray. Ja te spraye, słuchajcie, ja te spraye kupuję często i gęsto, te albo inne, ale ja je używam tylko na ubrania. Ja je nie stosuję na skórę. To takie właśnie powinny być odświeżające. Tu jest amber i co to tu jest? Cytrus, tak?
No i surprise. No to super. Zobaczymy, jaka niespodzianka. No ładnie, wiecie, to ile to jest tutaj? 75 ml. No taki typowy odświeżacz, słuchajcie. Teraz wiecie, albo słońce, 5 razy słońce wychodzi, 5 razy wiecie, zachodzi, człowiek się zamyka w kurtce, odkrywa w płaszczyku, słuchajcie, więc cały czas się człowiek poci, więc ob tych odświeżaczy trochę potrzebuje. Tutaj kupiłam, ta była, wiecie co, fajna taka jest, zapach pomarańczy. Cranberry orange. No, to taki ładny, odświeżający zapach, ale zazwyczaj te zapachy, to wiecie co, one są tutaj tutaj są, zaraz wam pokażę, tutaj na samej górze, a później to tak już ten zapach taki nie jest mocny, ale wiecie, za 2,50 to mówię, a dobra, w słoiczku niech będzie. Tutaj zwykła pasta, 75 ml, oj, tak, mililitrów. Niecałego funta zapłaciłam, oczywiście wróciłam do mojej herbaty 2 funty. No, na 80 saszetek, ale ona taka mocna jest, że jak ktoś lubi lżejsze te herbatki, no to na dwie spokojnie jedna saszetka wyjdzie. Tutaj co jeszcze tutaj mam? Pomidorki. Tutaj kupiłam takie rureczki, takie eklerki, takie eklerki w takiej czekoladzie i one są nadziewane taką bitą śmietaną, więc ja sobie to kupiłam, coś innego na jutro, po prostu do kawy, coś po prostu innego, tak żeby był coś na żeby była różnica. I tutaj jeszcze kupiłam, żeby było do pary, na promocji było, jeżeli była promocja na te ciastka z bitą śmietaną. Tutaj mam tak z bitą śmietaną taki. Z bitą śmietaną raz i z polewą, troszeczkę polewy jest raspberry, tak, troszeczkę jest tej polewy, widzicie tego dżemiku takiego czerwonego, troszeczkę tam dodane. I te dwa chyba były, czekajcie, na promocji za 3 funty, coś takiego. Więc mówię, wezmę dwa, to się lepiej opłaca, bo jeden kosztuje ten kosztuje 2, a ten kosztował chyba 2. Też 2 funty i to no to zawsze wiecie, do przodu. Tutaj oczywiście wyluchałam, już wiem gdzie położyli polskie jabłuszka. Zobaczcie, polskie piękne jabłuszka za niecałego 1 funta. Polskie, słuchajcie, w końcu znalazłam, wiem, wiecie co, odłożyli je na bok, tak jakby za kątem, tak jakby stoją te jabłuszka, a na samym tym wierzchu, na tej głównej tacy, na tym głównych tych mebelkach stoją jabłuszka te z kraju, tutaj z UK i tam z Francji i tam, wiecie, te takie inne kraje, a nasze położyli tak jakby z boku i dzisiaj je wyłukałam i mówię, a są, no i zobaczcie, no piękne. Cudowne, polskie, cudowne jabłuszka. Jeżeli ktoś z Was mieszka w Anglii, w Morrisonie, znajdzie piękne, polskie, nasze, cudowne jabłuszka. Najlepsze na świecie. Nie ma lepszych, słuchajcie, nie ma. I kupiłam 2 opakowania, więc będę jadła często i gęsto. Jak zawsze wspomagam naszych sadowników. No, ja uwielbiam rolnictwo i wiecie, uprawa organiczna, uprawa roli ziemi i etc. A bo mój dziadek miał konia, zawsze koniem żeśmy jeździli na grzyby, na łąkę, po siano, po słomę. No a to słuchajcie, to jest, nie da się tego powiedzieć. Tutaj kupiłam, wróciłam do tego mojego serka. Jeden kupiłam taki, tradycyjny, ten mój, który ja lubię. A tym razem sobie wzięłam taki hot spicy, żeby był taki, wiecie, coś innego. Tutaj on jest już grubszy, do zapiekanek, na tosta po prostu. On jest już grubszy i taki, wiecie, no ma być
trochę pikantny, więc no zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście jak herbata, to kawa. Kawa ta kosztowała 5 funtów z kawałkiem. No ale na tą wielkość to była najlepsza cena, 150 gram, więc to wzięłam. I co? I wzięłam po prostu mięsko, wróciłam do baraniny, do tych żeberek z baranich, więc one są rewelacyjne, one są już z mięto. Tutaj jest, słuchajcie, tu jest no, zabezpieczenie przed kradzieżą. No widocznie ludzie, wiecie, wynoszą takie rzeczy. No normalnie, ja zapłaciłam za taki kawałeczek 5 funtów 26. Normalna cena jest za kilo 9 funtów 50 pensów. Akurat za tą tackę, no na pół kilograma waży, no 554. A druga tacka, to trochę mniejsza jest, i 3,90 zapłaciłam. Więc no troszeczkę mniejsza, ona już jest w tej mięcie, w takiej zaprawie miętowej, tutaj takiej tradycyjnej. One są eleganckie, fajne, wiecie co, mi to podchodzi, ja lubię takie rzeczy, więc dlatego to wzięłam. No i takie są moje zakupy, słuchajcie. Kawa, herbata, coś słodkiego, coś na kwaśno, jabłuszka, troszeczkę warzyw, wiecie, tak różnorodnie, a żeby coś było, wiecie, różne rzeczy, więc wszystko jest okej. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, darzyło, darzyło. I słuchajcie, do następnych zakupów. Do następnych zakupów. Pa, pa!